W sobotni poranek 9 marca na targowisku miejskim w Łomży Komitet Wyborczy Wyborców Lecha Antoniego Kołakowskiego rozpoczął czynną kampanię wyborczą. Kampanię rozpoczynamy na łomżyńskim targowisku. Sprawa handlu i zdrowej żywności jest bardzo ważną kwestią w polskim społeczeństwie, tym bardziej w Łomży, mówił Lech Antoni Kołakowski. Mieszkamy w regionie, gdzie rolnicy produkują zdrową, dobrą żywność poszukiwano na rynkach krajowych, jak również na rynkach zagranicznych. Chciałbym, aby jak najwięcej tej zdrowej żywności znalazło się na łomżyńskich stołach. Temu służyć ma również targowisko miejskie, gdzie lokalni producenci, dostawcy mogą sprzedawać swoje zdrowe wyroby. Chciałbym, aby to targowisko było dostępne, aby to targowisko miało bardzo dobre warunki wystawiennicze dla sprzedających, jak również dobre warunki dla kupujących. Widać, że to targowisko powinno być zmodernizowane, przebudowane, dostosowane cywilizacyjnie do najwyższych jakości, do najwyższych standardów. Chcę też powiedzieć, że warto pochylić się nad sprawą, aby Łomżę wykreować stolicą polskich targów zdrowej żywności. Jest ku temu podstawa. To nasze dobre rolnictwo, wyroby mleczarskie, wyroby mięsne, rynek owocowo-warzywny. Mamy czym się poszczycić. Chciałbym, aby Łomżyniacy na swoich stołach mieli jak najwięcej zdrowej, lokalnej żywności. Takie też warunki będziemy tworzyć. Myślę, że przyszła Rada Miasta z kandydatami radnymi, których Państwo tu widzicie, będą temu się walnie przyczyniać, stanowiąc prawo lokalne, przyjmując uchwały dające możliwości infrastrukturalne, infrastruktury zwiększenia handlu zdrową polską lokalną żywnością. Sprawa żywności jest istotną w zdrowiu człowieka. Mówiąc o zdrowiu człowieka, musimy powiedzieć też, aby w łomżyńskich żłobkach, przedszkolach, szkołach też znalazła się zdrowa żywność. Nie sztuczna, importowana, tylko zdrowa polska żywność od lokalnych producentów. Szanowni Państwo, jeżeli wygramy te wybory, damy wielkie możliwości właśnie handlu zdrową żywnością. Patrząc na historię, historię Polski, innych państw, w przeszłości rozwijały się te miasta na szlakach handlowych, komunikacyjnych, gdzie też sprzedawana była żywność. Takie jest też miejsce i rola naszego miasta. To jest też nasza szansa rozwoju. Handel żywnością, handel miejsca pracy to jest bardzo ważne zadanie dla Komitetu Wyborczego Wyborców Lecha Antoniego Kołakowskiego, dla radnych, dla kandydata na prezydenta. Dajmy szansę Łomży, rozwoju, zdrowej żywności. To jest sprawa bardzo ważna, zasadnicza dla zdrowia ludzi, jak również tworzenia miejsc pracy, dla handlu, dla spowodowania warunków, aby też tu przyjeżdżali inni na zakupy, zostawiali pieniądze, aby miasto rozwijało się. Mówiąc o handlu zdrową żywnością, w Łomży jest za mało miejsc. To jest jedno dość duże targowisko, ale sprawą bardzo ważną jest to, aby na łomżyńskich osiedlach powstało jeszcze kilka targowisk zdrowej żywności, tak aby rolnicy, lokalni producenci żywności, wyrobów mogli je sprzedawać na osiedlach. Chciałbym, aby każdy praktycznie mieszkaniec Łomży w ciągu 10-15 minut nawet na spacerem mógł dojść do targowiska. Także stawiamy na handel polsko-zdrowo żywnością, stawiamy na to, aby na każdym osiedlu było tych przynajmniej kilkanaście straganów, na których polscy rolnicy, rolnicy okolicznych miejsc wokół Łomży mogliby tu sprzedać swoją żywność. Mówimy, żeby żywność miała jak najkrótsze łańcuchy dostaw. Mówi się z pola do stołu i chciałbym, aby ta żywność z pola do stołu łomżyńskiego w jak największej ilości mogła pojawić się, ta zdrowa żywność.